gdzie objeżdżałem jedną z diecezji rosyjskiej. Tam odległości między parafiami to jest około 300, czasami 500 kilometrów. Te parafie są wielkie, liczą sobie od 80 do 100, 120, 150 ludzi. No i mamy pozwolenie wstępne biskupa tamtejszej diecezji saratowskiej i pragnienie czterech proboszczów, duże pragnienie, aby założyć tam szkołę. Tak więc od jesieni tam i prawdopodobnie też od jesieni w Petersburgu będziemy zakładać 5 szkół jesienią, zimą tego roku, bieżącego roku, przy istniejącej szkole w Moskwie, która istnieje już 16 lat. Tak więc powolutku to rośnie, to dzieło. No i sądzę, że jak będziemy mieli już tych łącznie 7 szkół w europejskiej części Rosji. Jesteśmy już bardzo blisko Uralu, bo 800 km od najbardziej wysuniętej szkoły na wschód będzie już Ural. A w Uralu mam swoich ludzi w Czelabińsku. Sądzę, że następna właśnie filia to już będzie Czelabińsk. A 800 km dla Rosjan to jest naprawdę, nie warto lecieć samolotem, to się jedzie samochodem. Także to jest w zasięgu jednego dnia drogi. To się jedzie nocą i rano się już jest. Wjeżdża się rano i wieczorem już jest. Przy drogach mniej więcej ok. A dalej tu już jesteśmy za Czelabińskiem, za Uralem, to już jest, się zaczyna ta centralna, czy tam powiedzmy zachodnia Syberia. No i Irkutsk jako kolejny przystanek, czyli Bajkał, tak? Też prawdopodobnie otworzymy w tym roku szkołę w bardzo wielkim kraju w Azji, ale nie chciałbym na razie mówić jeszcze w jakim. No, a tak to malutka ekspansja w Ameryce. Mamy 3 filie w Ameryce. Chicago, Nowy Jork i Denver. No, także i trwają rozmowy z Islandią, ze Szwecją, z Francją, z Izraelem, z Kazachstanem, z tym krajem azjatyckim właśnie, z Afryką, z RCA, Republika Centralnej Afryki. Także powolutku idziemy coraz dalej. I też cieszy mnie to, że również w innych krajach zaczyna się powoli wzrost ilości filii. Na przykład w Czechach, opowiem wam teraz o ciężkiej podgórkę historii czeskiej.